strasznie się cieszymy, że oglądacie nasze filmy, strasznie się cieszymy, że podobają się wam. Nasz film o porównaniu Shimy Bandit i Wandala od Rebelhorna zrobił silne wrażenie na was. Także jedziemy za ciosem i bardzo chcieliście, i szczególnie nasi patroni, bardzo dziękujemy za wsparcie, poprosili nas o zrobienie porównania z również Rebelhorna Wandala, w tym razem w wersji R, z kurtką Shima Piston. I to będzie w tym filmie. I uwaga, uwaga, tym razem dostanie się chyba Shimie. Chciałem wam opowiedzieć o tym, jaka jest w ogóle geneza kurtki, która powinna być bezpieczna i przewiewna. Zaczęło się lata temu, bardzo dawno, od tego, o nie, czekajcie, to nie ten model, ten, że różne firmy próbowały używać różnych rodzajów meszu do stworzenia kurtki, które są przezroczyste. I naprawdę, realnie są przezroczyste. Możemy sieknąć kadr pod słońce, jakbyśmy cię chcieli. To, ale no dobra, no spróbujemy. Widać efekt? Dobra, to możemy potem zrobić taką przebiteczkę. Także producenci ubiorów motocyklowych chcieli zawrzeć maksimum bezpieczeństwa w ekstremalnie przewiewnych ciuchach, bo w tych skórzanych kombinezonach to już wszyscy nie dają rady i się robi naprawdę duży problem. Więc zaczęli produkować kurtki, które łączą w sobie skórzane elementy, które mają zakładać strukturalną wytrzymałość, i elementy meszowe, które mają zapewniać właśnie tą superwentylację. No i w odmętach dziejów pojawił się model Shimy, który nazywa się Piston. I ja ten model bardzo lubię, dosyć długo z niego już korzystam. I jest on naprawdę mega, mega ciekawy i myślę, że zaraz do tego wrócimy, a ponieważ bardzo mocno go zgłębiłem, będę się do niego przyczepiał bardzo mocno. No i jak dobrze wiecie, istnieje też kurtka Rebelhorna, która nazywa się Wandal, która ma taką wersję, która nazywa się R, która dysponuje jakby tą samą technologią. Jest mamy skórę bydlęcą i poliamidowy mesz. Poliamid to jest taki materiał, którego struktura jest bardzo mocna i między innymi z poliamidu robi się nić nylon. Nylon jest z poliamidu, o może tak. Nie jesteśmy żadnymi wykształconymi postaciami, jeżeli chodzi o technologię. Nie jesteśmy technologami. Ja jestem nie do końca wykształconym archeologiem, czyli generalnie szukam w gruncie rzeczy, a nie zajmuję się takimi rzeczami. Natomiast tym zajmuję się od większych mojego życia. Zajmują ciuchy motocyklowe, taki fetysz, i dlatego pozwalam sobie kręcić te filmy, bo wydaje mi się, że mówienie ludziom o tym, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo, jest istotne, bo jak widzę ludzi ze zrolowanym t-shirtem pod końcem swojego kasku, znaczy pod kaskiem, to jakby rzeczywiście robi mi się słabo, więc taka jest idea Moto Sapiensa, żeby mówić prawdę i żeby mówić to, co naprawdę ja myślę, a to, że się z tym może ktoś nie zgadzać, szanuję. Więc mamy bardzo wytrzymały materiał meszowy i skórę bydlęcą, którą wiecie, że jest bardzo wytrzymała. Mamy użyte bezpieczne szwy, bezpieczny szef jest tak skonstruowany, że jest zawinięty. Tutaj mamy otwory techniczne, zaraz będziemy się dobierać. Technologami nie jesteśmy, ale własną opinię wyrazić możemy. Nie znam się, ale wypowiem się, tak? Więc wyciągniemy sobie kawałek tej kurtki na zewnątrz, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Więc kurtka, o, tak. Więc do dyspozycji możecie sobie obejrzeć, jak wygląda szef podwójny, potrójny i bezpieczny. Bo z zewnątrz on nie robi tak silnego wrażenia, jak wewnątrz. Więc mamy... Mikrofon przejął. Odwiedź się nie zaczyna zdania. Mamy zwielokrotnione szwy. Cała idea tego szwu polega na tym, że kiedy tarcie z zewnątrz, żebyśmy mogli teraz rękaw jakiś wydobyć. O, ja sobie wezmę Shimę. Żebyście widzieli, jak to wygląda z zewnątrz i z wewnątrz. Jeżeli taki szef z zewnątrz wygląda w ten sposób i tu jest
jedno przeszycie, to od środka on może wyglądać tak. I jeżeli ta nitka puści, to ten szef się będzie powoli otwierał i każda kolejna nitka będzie go jeszcze trzymać. Więc możemy wydłużać do pewnego stopnia w czasoprzestrzeni czas wytrzymałości danego wyrobu. I żeby nie być gołosłownym, też chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda od środka tutaj. Więc jeszcze o otworze technicznym mogę Wam coś powiedzieć, bo otwór techniczny, jego idea jest taka, że bardzo wiele ochraniaczy, jak widzicie, chociażby tutaj w Szymie, można do nich się dostać wyłącznie za pośrednictwem wejścia do kurtki od środka. No. I akurat w Szymie ten ochraniacz z łokcia wyjmuje, znaczy ochraniacz łokcia wyjmuje się tak koszmarnie ciężko, że jak będziecie chcieli wymieniać te ochraniacze, bo one są level 1, ale o tym za chwilę, to poświęćcie na to trochę czasu i browara. Dobra, ale do rzeczy. Bo tak się trochę rozgadałem, jak to ja. Znacie mnie. Już. A ci, co nie znają, to poznają. Dobra, od ogółu do szczegółu. Lecimy. Skóra bydlęca, mesz poliamidowy. Mamy tutaj perforowaną skórę, jeżeli chodzi po stronie rebela. Możemy tak zrobić trochę jak ten. Jak... walka. W prawym narożniku mamy Rebel Horna z modelem Vandal R. I jest perforacja. I jak znowu wiecie, dobrze, ja często punktuję perforację, która sięga do szwów. Bo nie dość, że szef dziurawi skórę, to jeszcze ona jest podziurawiona. No ale jest to takie miejsce, które nie jest do końca wrażliwe. Natomiast już w rękawie tutaj na dole pięknie jest zachowana odległość co najmniej centymetra od granicy szwu. To jest bajeczne. Tak to powinno wyglądać. Ok. Będziemy próbować swoich sił w kabarecie też może. Dobra. Jeżeli chodzi o... Po drugiej stronie, w drugim narożniku, mamy Shimę z modelem Piston, która nie posiada w ogóle perforacji. Po prostu mamy skórzane elementy, które mają być skórzanymi elementami, one nie wieją. I mamy elementy, które są meshowe, które wieją. Finito. Dobra. Punkt drugi. Znaczy ja bym jeszcze tutaj przeszedł do odblasków, bo chciałem skopać... Szanowny Panie Karolu, wiem, że odpisuje Pan na moje SMS-y, także wiem, że Pan też może ogląda te filmy. Chciałbym poprosić, żeby było więcej odblasków, bo w Shimie nie ma odblasków. Zarówno Bandit, jak i Piston ma tak ubogą ilość odblasków, że chciałbym powiedzieć, że ich nie ma. Natomiast w Rebel Hornie są dodatkowo wszyte odblaski, które naprawdę bardzo ładnie odbijają światło. Całe szczęście zniknął napis do góry nogami, który nosił nazwę Vandal, ale za to mamy dalej odblask. No okej. Idziemy dalej. Pamiętacie, że punktowałem suwak, który ma hamulec tylko jak leży, a jak stoi, to go nie ma? No to uwaga, bo Shima ma ten sam rodzaj suwaka. Tylko, uwaga, dało się. Jak ja zapinam tą kurtkę na ręku, to muszę zapiąć jeszcze tą napę. Jak włożę sobie to w tą stronę, to jest średnio wygodnie. Jak go złożę w tą stronę, to mi jest wygodniej i zapinam. I teraz działa. Taka prosta rzecz. Na pewno kosztuje trochę, ale zrobili to lepiej, w mojej opinii. Dobra. Jedziemy sobie dalej. Popatrzmy sobie na konstrukcję łokcia. Co Wam się rzuca w oczy? Może jest ktoś, kto już zdążył wyhaczyć. No tak, suwak jest po tej stronie, która jest narażona na natarcie, ok. Tu go nie ma. To jest całe ze skóry. A to jest ze skóry i meszu. Jak już wspomniałem, producenci ubrań motocyklowych często wykorzystują skórę, dlatego że daje ona gwarancję bardzo dużej wytrzymałości. Z drugiej strony, nie będąc technologiem, wiem, że nić poliamidowa, z której zresztą jest nylon, jak wspomniałem, może mieć wytrzymałość bardzo podobną. On nie będzie tak pracował ładnie, nie będzie się ładnie układał, ale w tym miejscu użycie tego meszu mija się z celem z dwóch powodów dla mnie. Pierwszy. Można było użyć skóry. Myślicie, nie, bo to będzie wiało, będzie super, to będzie przewiewnie. No to zobaczcie, to jest ochraniacz. Ochraniacz nie ma dziurek w sobie, on zasłania cały ten mesz. To co Wam będzie wiało do diabła? Nic nie będzie wiało, to jest niestety taki chwyt marketingowy. Macie meszową kurtkę, która nie do końca jest meszowa. Ale uwaga, uwaga, bo panowie z Shimy również chcieli nas lekko, że tak powiem, nie chcę użyć słowa oszukać, ale wprowadzić nas w błąd. Bo tak, widzicie tutaj dwa piękne panele meszowe. No i uwaga, oczom waszym ukazuje się co? Wszyscy marzycie o kieszeniach. Nie wiem po co.
ponieważ włożenie tutaj telefonu może spowodować tylko tyle, że ten telefon w momencie uderzenia zintegruje się z waszą klatką piersiową i będziecie mogli sobie potem dzwonić przez płuco. I tutaj w środku, ponieważ jest wodoodporna, jest wodoodporny materiał. A co za tym idzie, chyba że Sima wpadła na, nie wiem, przeskoczyła turbo dymomena i zrobiła lepszy materiał niż NASA, który jest zarówno przewiewny, jak i wodoodporny. Więc jeżeli to, takie szczęście zaczyna od początku, zasłania nam ten mesz, to ten mesz nie puszcza powietrza. Taka jest rzeczywistość. Także moim zdaniem tutaj obie firmy spowodowały, że jesteśmy lekko zdezorientowani, ponieważ kurtka, która powinna wyglądać tak, czyli być przezroczysta, przestała być przezroczysta, przynajmniej w kilku punktach. No dobrze. Teraz bym poszedł do tego słynnego ochraniacza barku. Op, i znowu wystrzelił mikrofon. Ja mam, muszę przestać pracować nad klatką piersiową, albo kupować wreszcie większe koszulki, bo tak specjalnie kupuję za małe, żeby wyglądać najlepiej przytyranego. I nie działa, bo się odpina mikrofon. Dobra, ochraniacz barków. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że w Rebel Hornie nie zasłania on szwów i to nie do końca jest fajne? To w Simie on jest tak wszyty, żeby w ogóle nie dotykał żadnego szwu, więc owszem, żebyście też mnie nie zrozumieli źle. Fajnie, że w ogóle jest taki slider, bo jego ideą jest to, żeby ślizgać się po nawierzchni i nie zatrzymać się gwałtownie. Natomiast w momencie szorania o asfalt nie jesteście w stanie stabilnie trzymać tego barku tak, żeby cały czas jechać nim po asfalcie i to wszystko będzie dookoła wydarte. Jeżeli po drodze będzie jakiś szew, to on będzie również narażony na tarcie. I w tym przypadku Shima zrobiła to o tyle gorzej, że ten slider nie zasłania prawie żadnego szwu. I tu już taka właśnie kłębowina tych szwów jest, która jak o coś zaczepi, to na pewno się urwie. Smarki, smark. Ale jedziemy dalej, bo naprawdę najfajniejsze jest przed nami. Pokażę wam plecy. Najwięcej zabawy i najwięcej przykrości jest z tyłu kurtki. Wielu producentów, właściwie wszyscy, których znam, by nie być już gołosłownym, robi to tak. Zróbmy super panel, który super wieje przez całe plecy. Jak widzicie, tutaj obydwaj producenci wpadli na ten pomysł, żeby jak najwięcej tego meszu było. Jak zobaczycie, ile zasłania ochraniacz pleców, tu jest ochraniacz pleców, to już nie wieje. Owszem, możecie sobie kupić takiego żółwia, na przykład od Dainese Wave'a jakiegoś, który ma strukturę, która jest tak poszatkowana, że właściwie prawie w ogóle nie powstrzymuje wiatru. No ale jeżeli już dokładacie ochraniacz pleców, to fajnie było, gdyby on pozwalał wykorzystać tą część kurtki. Chciałbym pochwalić teraz wszystkich, którzy projektowali kurtkę Rebel Horna, ponieważ tu jest jeden kawałek materiału, a nie ma tego przeszycia, co w skórzanym elemencie, że to jest z dwóch kawałków krowy. Tu mamy jeden fantastyczny, wspaniały, duży, monolityczny panel, który również będzie powstrzymywany przez ochraniacz, który tam włożycie pod spodem. Ale ja się pytam, skoro już naprawdę rozumiem, że krowę, która ma taki duży, czysty kawałek, ciężko znaleźć, ale taki kawałek poliamidowego meszu łatwo jest znaleźć. To dlaczego wycięliście w nim dziurę, bo to jest dziura wycięta i wszyliście w nią kawałek skóry? Każdy szef no jakby tą strukturę osłabia, więc gdyby to była cała kurtka i nawet gdybyście sobie natrysnęli ten napis Rebel Horn, to by było moim zdaniem trochę fajniej. Wracam do Shimy, bo będę kopał dalej. Karolu, ze względu na szacunek, którym Cię darzę, ponieważ jesteś fantastycznym gościem i wiem, że słuchasz i może nawet uda się coś zmienić w tych produktach po obejrzeniu tych filmów, wiem, dlaczego powstał ten element. Wyciąłeś również w tym meszu dziurę. Znaczy nie Ty, no ludzie Twoi tam w ogóle, wiesz, pozdrawiam ekipę. Wycięli kawałek tego meszu i wstawili skórzany element, który nie dość, że powoduje, że jest dosyć duża krawędź, bo to nie jest tak zrobione jak, nie wiem, w połączeniu dwóch elementów skórzanych. Ta krawędź jest naprawdę spora. To jest dodatkowo dziura wycięta w tym meszu po to, żeby kiedy prostujemy ręce, żeby ten element pracował. Rebel Horn zrobił to za pośrednictwem harmonijek na łopatkach. I też się da. I naprawdę wygląda to całkiem nieźle. Gdybyście hipotetycznie chcieli stworzyć wytrzymałą strukturę pleców w kurtce, która jest meszowa z przodu,
to w mojej opinii, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bardzo bym chciał, żebyśmy weszli w dyskusję na poziomie już takim mega globalnym. Czy gdyby ten element był cały ze skóry, a krawędzie, które są poza obrębem ochraniacza, były meszowe, albo nawet były otworami, które wypuszczają nadmiar powietrza, bo tak naprawdę ta kurtka napełnia się powietrzem od przodu, chyba że dużo osób jeździ tyłem. Nie wiem. Może jeżdżą. To nie byłoby tego chwytu marketingowego, że to jest meszowa kurtka, a nie jest, bo tak naprawdę jest zasłonięta. I uwaga, uwaga, dla Was wszystkich oglądających. Obie kurtki są produkowane zgodnie z certyfikatem na podwójne A. Mega temat i ja przez wiele lat myślałem, no może nie wiele lat, ale no przez 2 lata co najmniej myślałem, że połączenie skóry z meszem spowoduje, znaczy daje tą gwarancję, że to jest podwójne A. I wyobraźcie sobie, że jest taka marka, która nazywa się Climb i oni zrobili taką kurtkę, która nazywa się Induction i oni zrobili ją całkowicie z meszu i dalej ma homologację podwójne A. Ich model, który nazywa się Induction i jest kurtką dedykowaną właściwie wyłącznie do jazdy w ciepłym klimacie, ponieważ nie posiada w ogóle żadnego ocieplenia ani żadnej membrany. Za to posiada nową homologację, która dopiero wejdzie w przyszłości, a ci panowie wyprzedzili troszeczkę czas i zdążyli zahomologować kurtkę według nowych standardów. Więc ta skóra właściwie jest tylko zabiegiem stylistyczno-komfortowym. Będzie pracować, będzie się lepiej układać, owszem, tak, ale można zrobić kurtkę na podwójne A, która całkowicie jest zrobiona z meszu. Tak, nie, to jest akurat poliester, ale da się tak zrobić. I teraz już takie niuanse dla tych wszystkich, którzy lubią dopasowania. To chciałbym wam powiedzieć, że Rebel Horn w prawym narożniku wyposażył swoją kurtkę w tak zwany 4-way stretch, który pracuje, jak nazwa wskazuje, w 4 kierunkach. Powoduje to, że ten streczyk pozwala na umieszczenie ciała, które ma bardziej rubensowe lub mniej rubensowe kształty. Jeżeli chodzi o kurtkę Shimy, to takiego elementu w ogóle nie ma i ta kurtka jest przeznaczona dla tak zwanych równych gości. Musisz mieć taką sylwetkę, żeby ta kurtka dobrze na tobie leżała. Jeżeli twoja sylwetka nie jest taka, to nie będzie dobrze leżała. Jeśli chodzi o regulację w talii, to jest ona również na napach, jest bardzo podobna. Tu jakby nic się nie zmienia. Ja, jak wspomniałem, wolę rzepy, ale tu nie chodzi o mnie, tylko chodzi o Was, bo tak naprawdę wybór należy do kupującego. Kolejne zdanie, które nie do końca licuje z moim poczuciem bezpieczeństwa, ale nie musicie się, że tak powiem, z tym zgadzać. Jest to, że jeśli... No na przykład, wróćmy jeszcze do tych meszowych paneli, tak? Mamy mocowanie klatki piersiowej. W obydwu kurtkach mocowanie klatki piersiowej zasłania rzepikiem mesz. Także jak już kupujecie kurtkę z meszem, to zobaczcie, co jest w środku, bo może się okazać, że tam są wodoodporne kieszenie, zestaw montażowy do ochrony klatki piersiowej lub coś innego, co po prostu zasłania ten mesz i to jest tylko ozdóbstwo. Dobra. Rozumiem, że jesteście dromaderem. Rozumiem, że nie używacie niczego, co jest związane z transportem innego niż kieszenie. Więc myślę, że jak sobie tam powkładacie różne śmieszne rzeczy, to te rzeczy mogą Was uszkodzić, zranić. Więc je rozumiem. Majtki, skarpetki, nie wiem, tak jak wspomniał szanowny kolega Daniel, prezerwatywy, jeżeli koniecznie potrzebujecie, możecie tam chować, one Wam nie zrobią krzywdy, natomiast na pewno prezerwatywa będzie zasłaniała ten mesz. Więc co tam włożycie, to przestanie ten mesz funkcjonować. W dużej mierze. Więc jeżeli już chcecie w relatywnie bezpieczne rozwiązanie, to ja ostatnio wszedłem w posiadanie nowej nerki, bo moja stara nerka się wzięła i skończyła, bo się suwaki w niej pokończyły. Jak to działa? To działa tak, że tu wkładacie twarde rzeczy. Na przykład klucze, telefon i inne cuda. Ja zdążyłem już, i ponieważ nie jestem technologiem, muszę robić rzeczy na zasadzie doświadczeń. Wywaliłem figurę, a nawet dwie z taką nereczką i za każdym razem ta nereczka powoduje to, że ona się obraca na moim ciele. Jeżeli dotyka do asfaltu, to się obraca. I te rzeczy nie mają kontaktu z moim ciałem. Także jeżeli już szukacie kurtki z kieszeniami, to kupcie senerkę. Będziecie bardziej bezpieczni. Moi drodzy, jeśli szukamy jeszcze i chcemy koniecznie się przyczepić, bo ja jestem osobą czepialską, to rozumiem, że Rebel Horn Vandal R jest klonem swojego brata, który nie jest R. I ja mam pytanie do ojca prowadzącego. Wyobraźcie sobie, jadę sobie kurtką w kurtce i chcę, żeby... Nie wiem, co się stało, ale otwieram ją i tu jest druga patka, która ma też mesz i nie wiem. To jakby zgubiłem się trochę. Bardzo proszę o wyjaśnienia, może jest ktoś, kto będzie gotów wejść w dyskusję, dlaczego kurtka z meszem może otworzyć drugi panel z meszem.
Jeżeli już to wszystko w kieszeniach zasłoni wam ten mesh, to wtedy otwieracie środek i macie znowu kurtkę z meshem, tylko musicie przytyć w czasie jazdy. Chyba, że nie wiem. Taka dziwna. Rozumiem klona, natomiast gdyby się dało to zamienić na wartość dodaną, typu więcej szwów, mniej kieszeni, to jakbym poszedł w te, że tam te parę euro więcej zrobi robotę. Pójdziemy sobie jeszcze do środeczka. Dobra, jak dobrze wiecie, Vandal ma certyfikowane ochraniacze barków i łokci poziomu drugiego. Mistrzostwo świata. I to jest genialne. I tam jest sastek. Sastek, pamiętajcie, bo też pod jednym z naszych filmów wpadło takie pytanie, bo mi sastek pękł. Jeżeli jest zimno, to te ochraniacze generalnie spełniają swoje certyfikaty zależnie od temperatury. Tam na dole w tym opisie tego certyfikatu jest takie okienko, plus, minus. Jeżeli tam jest na plus, to może się okazać, że ten ochraniacz w temperaturach, kiedy jest tak jak dzisiaj, plus 9, 8, robi się bardzo sztywny. Jeżeli schowacie kurtkę do szafy w temperaturach ujemnych, na przykład albo w garażu zostawicie i będziecie chcieli ten ochraniacz rozłożyć, to on może pęknąć. Dobra. Shima ma ochraniacze nie sasteka i nie levelu drugiego, tylko levelu pierwszego. Więc jeżeli jesteście fanami tego, że, a ja jestem, że krój kurtki jest ważniejszy niż ochraniacze, bo można je wymienić na lepsze, a kroju się nie da wymienić, to jeżeli Shima na was leży lepiej, to wtedy decydujcie się na Shimę. Jeżeli na was leży kolega Vandal, to wtedy go kupujecie sobie albo ochraniacz levelu drugiego na plecoszki i zasłaniacie ten mesz z tyłu, albo żółwika, który oddycha. Chyba, że traficie takiego ochraniacza, chyba Held chyba robił takiego żółwika, takiego bardzo glutowatego. Jeżeli wypełni tą kieszeń właściwie i nie będzie się chciał przemieszczać, to będzie całkiem nieźle wentylował. Obie kurtki mają możliwość, inaczej, Vandal ma w zestawie taki bardzo fajny bezrękawnik z windstopperem. Robi robotę, naprawdę w takich temperaturach jak dzisiaj przy lataniu bardzo pomaga. Jeśli chodzi o Shimę, to Shima ma system, ten oczywiście też zasłaniający mesh, do którego można przypiąć ochraniacz klatki piersiowej i można do Shimy poprzypinać takimi wstążeczkami zarówno chłodzące, jak i ocieplające elementy wnętrza. I teraz pytanie do was. Musicie sobie sami odpowiedzieć, czy chcecie za to płacić przy odbiorze kurtki, czy chcecie sobie dokupywać te elementy w procesie własnego doświadczenia, własnego jeżdżenia. Wybór należy do was, ja to zostawiam. Generalnie, jeżeli macie bardzo dobry softshell, to taka kurteczka przewiewna ogarnia temat z softshellikiem, tylko pamiętajcie, żeby zmierzyć ją z softshellikiem, jak już będziecie ją kupować. Przypięcie do gatolów. Krótki suwak. Nie ma problemu. Wszystko jest. Tu jest dodatkowo jeszcze taka pętelka dla tych, co się lubią wieszać na pętelkach. Shima zrobiła fajny dodatek, bo można, jeżeli ktoś już ma taki adapter długi na przykład i ma inny standard suwaka, to do tego adaptera można przeszyć sobie suwak, który oni dają w zestawie, żeby nie szukać. Jak to leży? No to hyc. Tak zwany user's experience. Ponieważ ja jestem gibonem. Moi rodzice są jeszcze na drzewie, pozdrawiam. Mam tak długie kończyny górne i dolne niestety, że nie ma na mnie dobrej kurtki, więc nie jestem dobrą wersją modela, którą byście chcieli zobaczyć. No, ale na nic innego mnie nie stać. Więc rękawy będą za krótkie. Jak widzicie, o, natychmiast składają się te suwaczki, żeby zapiąć te rękawki. To ma sens. Adapterek teraz. Bo ja tu jestem dobrze przygotowany dzisiaj do zajęć. Widać? Przypinamy adapterek, tylko muszę trafić. Halo, adapterku. Przed kamerą zawsze stres. I adapterek jest przypięty. Tak? Dobrze. Mogą dojść problemy z dźwiękiem. Dobrze. I to wygląda na mnie tak. Pamiętajcie, że kurtki motocyklowe uszyte są w ten sposób, żeby siedzieć na motocyklu. Może dlaczego subiektywnym zdaniem, bo ja też chciałbym, żebyście wiedzieli, że ja mówię o własnym zdaniu, a co wy z nim zrobicie, to jest wasza wola. Każdy może mieć kanał na YouTubie, to nie jest nic zabójczo trudnego. Więc ja wybieram kurtki, które nie wchodzą w kolizję z moimi nogami, dlatego że mam tak wrażliwą szyję, że nie lubię, jak mi po niej jeździ kołnierz. Jak widzicie, w tej kurtce łokieć jest w łokciu, bark jest w barku, wszystko jest bardzo mocno osadzone, a kurtka nie wchodzi w kolizję z nogami. Nie pokazuje też liter tych z tyłu. Jest dla mnie git.
To jest, poza długością rękawów, jest to wręcz skrojona na mnie kurtka motocyklowa, w mojej opinii. Sami powiedzcie, co o tym myślicie, jeśli chcecie. Dobra, hop, siup, zmiana tak zwanych dup. Że mi uwiera w ten puszek. Słuchaczek, no co ja poradzę, że wrażliwy chłopak jestem. Dobrze. Nie wiem, czy to będzie widać. O. Ale wygląda to całkiem zdrowo, bym powiedział. Podoba mnie się. No i tu trzeba pamiętać, żeby je kłaść. Siadam na sprzęta, potwora. Klaudiusza. Potwór Klaudiusz. Dobra. I Rebel Horn ma trochę dłuższe ręce. Trochę szersze, w ogóle to wszystko jest tego, tak po prostu na większego człowieka, ja jestem szczupakiem. Struktura tego meszu jest bardziej miękka i lepiej się układa niż skóra, która była w Wandalu, który nie ma meszu, w sensie w Wandalu bez R, bez S. I on naprawdę nie sprawia już takiego wrażenia, że mnie dusi, jest zdecydowanie przyjemniejszy w jeżdżeniu. Bardziej mi się podoba. Jeśli o to chodzi. Plecy natomiast podejrzewam, że nadal są strasznie długie. No ale one i tak nie przeszkadza mi to tak. Nie czuję tych zmarszczek na plecach. Jest naprawdę w miarę ok. Znaczy jest lepiej niż w wersji skórzanej. Ja bym jeszcze chciał powiedzieć o tym, że tu jest taki szef, którego nie ma w Shimie. W sensie w Shimie jest to jeden element meszu, a tu jest to przeżycie. Ja no, ciapiam się, no ciapiam się. Wrażenia są takie. Ze względu na lepsze dopasowanie, na pewno Shima na mnie lepiej leży i subiektywnie bardziej mi się podoba. W kurtkach tego typu nie podobają mi się te wszystkie oszustwa związane z tym, że no na przykład nie wiem, o co chodzi. Plus do tego, jeżeli w Shimie jest tu wodoodporna kieszeń, która mi zasłania mesz, to też mi się to nie podoba i to jest słabe. Natomiast jest to mega fantastyczna, wygodna kurtka, która przy okazji rzeczywiście robi marchewę z większości chłopów. Ma podwójne A, jest bardzo bezpieczna. Bardzo gorąco Wam polecam taką kurtkę jako kurtkę na lato. To jest kurtka, która rzeczywiście pod względem na pewno lepiej wentyluje niż jakakolwiek skóra. Też chciałbym, żebyście wiedzieli, że uważam, że te produkty są naprawdę dobrze zrobione. I to nie jest tak, że ta kurtka, jeżeli mówimy już o wartości 1099 za Wandala z tą kamizeleczką i 999 za pistona. Najważniejsze jest dopasowanie. Jeżeli któraś z nich na Was lepiej leży, to tego się nie da dokupić potem. Kupcie, weźcie, zabierzcie, jeździcie w tej, która na Was lepiej leży. Reszta nie ma znaczenia. To są niuanse, to są dodatki. Natomiast jeżeli słuchają nas ludzie, którzy mają wpływ na to, jak te kurtki wyglądają, to być może wezmą sobie do siebie to, co powiedzieliśmy, bo nie jest to na zasadzie pach, 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 przytyk i teraz będziemy Was punktować, bo my jesteśmy najmądrzejsi i najpiękniejsi. Nie, po prostu robimy to od tak dawna, że mamy jakieś własne zdanie i chcemy się z nim podzielić, a kanał na YouTube jest akurat bardzo fajną metodą na to, żeby o tym opowiadać. Tak sobie myślę. Z punktu widzenia tego, jak one wentylują, to ja nie odczuwam różnicy jeżdżąc tym pojazdem, który nie ma jakiejś szczególnej osłony przed wiatrem i w temperaturach oscylujących w granicach poniżej 10 stopni Celsjusza jest zimno. I tyle. I wieje wszystkim. Wieje rękawami, wieje klatką piersiową. Także jeżeli szukacie kurtki wentylowanej, która ma reminiscencję skórzanej, to obie te kurtki Wam się spodobają.